Krąg Biblijny Zaprasza Hubert Piechocki Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku. Szczęść Boże, ogromnie nam miło z tą nadzieją, że tak zbytnio Państwa nie wystraszyliśmy w tym poprzednim odcinku przed tygodniem, bo tam sporo mówiliśmy o pewnych kwestiach, może zobowiązujących nas, ale... Mówię, im bardziej, czy im lepszą mamy tego świadomość, tym naprawdę życie nasze będziemy potrafili jakoś łatwiej ustawić według tej, tej, tej woli Bożej. Także no naprawdę nie chcemy, żeby było Państwu może trudno, czy przykro, no ale tak już Pan Bóg to niestety ustawił, nie? Ale już możemy teraz pójść dalej. Dokładnie. Kończymy, proszę Państwa, dziesiąty rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Ja przeczytam trzy wersety, które kończą ten rozdział. Bójcie się Pana Boga swojego, Jemu się oddajcie, słuszcie Mu i na Jego imię przysięgajcie. On waszą chwałą on waszym Bogiem, on dla was uczynił te rzeczy straszliwe, które widziały wasze oczy. W liczbie 70 osób wstąpili przed koi Wasi do Egiptu, a teraz Pan Bóg Wasz uczynił was licznymi jak gwiazdy na niebie. Właśnie. Czyli dał dowód na to, jak się wami opiekuje, bo was przede wszystkim rozmnożył. Co tu od razu Państwo, jeżeli macie ymm, w pamięci jeszcze obietnice Boga dane Abrahamowi, tak, to od razu tak, właśnie... Te gwiazdy na niebie są nawiązaniem bezpośrednim do tak, tego obietnicy. Tak, tak, obietnicy. właśnie. I Bóg realizuje przez to. To, co obiecał Abrahamowi, a więc pozostaje Bogiem wiernym. Zarówno przodkom, jak i temu ludowi, który jest, który, którzy są potomkami um, wielkich patriarchów. Po drugie, jeżeli on jest tak niesamowicie wierny, to znaczy, że oczekuje w zamian tego od swojego ludu. I dlatego mówi wyraźnie: bójcie się Pana Boga swego, jemu oddajcie się oddajcie i służcie mu. Um, Służcie Mu i, i na jego imię przysięgajcie. Proszę Państwa, dużo by można powiedzieć o tym w kontekście Nowego Testamentu, ale wiem, że Powinniśmy i znacznie szybciej z materiałem, dlatego ja się będę troszkę og ograniczał, bo tu akurat bardzo pięknie teologia duchowości by nam była, przy, przy przyszła z pomocą, bo jemu się oddajcie, to znaczy oddajcie się jemu w opiekę. On się będzie wami zajmował i to jest dokładnie, cudownie to, co Jezus nam powiedział w Ewangelii. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane. To znaczy, tak powiem, pewnym parytetem. Tak jak wy zajmujecie się Waszym Bogiem, tak Bóg będzie, będzie zajmował się Wami. A więc On Wam wszelkie potrzebne dobra wyświadczy, On Wam da to, co jest Wam potrzebne, jeżeli Wy będziecie uważali go za najważniejszego w Waszym życiu, jeżeli będziecie realizowali to, to pierwsze przykazanie. Oddajcie się, to znaczy ufnie powierzajcie się Jemu, tak jak dzieci, rodzicom. I to jest ów Bóg. Bóg dobroci i to nie jest nakaz Boży, to jest zachęta właśnie dla waszego dobra. To jest to. Natomiast bójcie się Boga, to znaczy szanujcie Jego Słowo, bo, bo poprzez tęże wierność czynicie swoje serce po prostu o wiele bardziej otwartym na Jego działanie. I wtedy. Im bardziej wy jesteście wierni, tym bardziej On może się Wami zajmować, bo Wy macie serce otwarte. Ja w sumie, tak prawdę mówiąc, uzmysłowiłem to sobie wcale nie tak dawno temu, że to Bóg nigdy nie działa wbrew nam nigdy. Chce nam zawsze dać. nam wolność, oczywiście, tak, i o tym tak, nie zapominajmy. Bo tak zawsze to mówiłem: Boże, tak Ciebie zawsze proszę. Pomóż mi w tym, dodaj mi to, zechciej mi tutaj to i to sprawić. To nie jest tak, że my musimy Boga prosić, bo ten Bóg nic nie robi. Ja widzę, że ten obraz jest zupełnie odwrotny. To jest tak, że powiedzmy, chciałbym się napić odrobinę wody. I to mogę zrobić na dwa sposoby. Albo ja wezmę łyczka i napiję się z tego, co jest wokół, albo. Dopiero będę prosił, żeby ktoś mi podał, i my najczęściej Boga traktujemy właśnie jako tego, który ma, ale nic nie daje. I ja go dopiero błagam, Boże, daj mi. Nie. Bóg mnie oblał tą wodą, tylko że ja jestem na niego zamknięty. Wystarczy, że otworzy mi się maleńki gdzieś tam jakiś maleńki kureczek, przez który gdzieś tam ta woda będzie do mnie mogła wpływać. Zupełnie Bóg mi to da. Ja jestem jak butelka w oceanie, która nawet będąc zanurzona w całości w wodzie, może być zupełnie sucha. Jeżeli jest otulona czymś innym i to coś innego nie pozwala, aby ta butelka się nasączyła, czy żeby napełniła się wodą, bo po prostu jest czymś zatkana. To ja muszę się odetkać, tak mówiąc troszeczkę trywialnie. To ja muszę się odetkać, to ja muszę się otworzyć i ten Bóg mi natychmiast da. Proszę Państwa, to nie jest tak, że my Go prosimy i my Go przekonujemy w modlitwie, że powinien nam coś, coś dać, bo nam się to wydaje dobre. Nie. Bóg jest stale gotów. Tylko, że my jesteśmy tak niesamowicie na Niego zamknięci, że On nam nie może wielokrotnie dać, bo my nie jesteśmy w stanie przyjąć tego, czego On dla nas pragnie. Jeżeli my wierzymy, że On nas kocha, no to właśnie dlatego wierzymy, że ten, który kocha, to daje. Znowu się ciągle odwołuję do Was, moi drodzy, jako do rodziców. Przecież Wy też przede wszystkim chcecie dawać Waszym dzieciom. Tylko czemu im nie dajecie? Bo nieraz na to nie zasługują. Albo nieraz kompletnie nie są podatne na przyjęcie tego, co Wy im chcecie Dać. Zresztą nie doceniłyby często tego, nie? Dlatego to trzeba też dozować, i Bóg robi dokładnie to samo. Im bardziej my jesteśmy Jemu i posłuszni, czyli otwarci na Niego, tym bardziej Bóg zlewa dosłownie na nas swoje łaski, bo On taki jest, nie? Ja tutaj nie głoszę, proszę Państwa, żadnej wielkiej teologii. To jest tak zupełnie naturalne, to jest, to jest, to jest tak codzienne że naprawdę gdybyśmy tylko my chcieli się na to, na to otwierać no ale jak zwykle tysiące innych spraw gdzieś tam nas przygwoździ w każdym razie oddajcie się mu służcie mu i na i ostatnia sprawa na jego imię przysięgajcie ona jest taka troszkę osobna przysięgajcie czyli yy, czyńcie to, co jest ważne w waszym życiu, świadczcie prawdą Bożą. Świadczcie w sensie takim, że jeżeli przysięgacie i przysięgacie na Boga, to miejcie świadomość, że dokonujecie rzeczy jednej z najważniejszych w waszym życiu, bo angażujecie autorytet Boga. I dlatego, jeżeli przysięgacie na Boga, to wiadomo, że wasze przysięgi będą prawdziwe. I one będą zawsze służyły dobru i poświadczeniu prawdy. Bo jeżeli ja wiem, że ja kłamie i ja jeszcze na to Boga wezwę jako świadka, no to ja bezczeszczę Jego imię. To jest kwestia drugiego przykazania Bożego. Nie? Więc jeżeli Bóg mówi, przysięgajcie na mnie, to znaczy czyńcie przysięgi, ponieważ ja jestem obecny w waszym życiu, ponieważ ja chcę, abyście Wy byli blisko mnie i nawet wasze przysięgi składajcie na mnie, to wtedy wiadomo, że będziecie przysięgać pra prawdziwie, bo Wy wiecie, kim ja jestem. Z jednej strony oddam Wam wszystko, a z drugiej strony nie mam względu na osoby mówi Bóg. Ja sobie zawsze mówię, proszę Państwa, wypośrodkujmy ten obraz Boga. Jest nieskończenie miłosierny, ale to jest też Bóg zasad. I ja mówię wtedy, kiedy... Bardzo konkretnych, dokładnie konkretnych, zasad, które tak. nam tutaj Księga Powtórzonego Prawa akurat bardzo mocno co chwilę przypomina. Przypomina, tak. I ja bym chciał, panie Hubercie, żeby na sekundę otworzył pan rozdział ósmy chyba świętego Jana. Nie wiem, który werset. Chodzi o spotkanie Jezusa z kobietą cudzołożną. O ostatnie zdanie jego dialogu z tą kobietą. Ja już szukam, niech się znam No To Państwo pamiętacie o co, o co chodzi, kiedy tam przywiedli y, tę kobietę, przyłapaną na, no, na, na, na y, grzechu samym, postawili i oczywiście chcieli go oskarżyć. No, końcówka tak. tego fragmentu jest y, tak, że ona odpowiada oczywiście Jezusowi: nikt pani jej nie potępił. Nie potępił. No mnie, I rzekł tak. do niej: Jezus, i ja Ciebie nie potępiam, idź, a od tej chwili już nie. I proszę zobaczyć, ja Ciebie nie potępiam, czyli jestem dla Ciebie wyrozumiały, miłosierny, nieskończenie tak, dobry. Ale idź już nie grzesz, Powiedz czyli jest też konkretny warunek. Warunek, też. tak, czyli zasady. Ja jestem też Bogiem zasad. Dlatego, proszę Państwa, zawsze miejmy to w świadomości. Bóg nieskończenie dobry, ale nie był ślepy. Bóg, który widzi naprawdę wszystko, co czynimy i ostatecznie, kiedy zjawimy się przed Nim, przed Jego obliczem, to już będzie tylko sprawiedliwość Boża. I dlatego Bóg chce, byśmy nie zapominali o tym, że to jest Bóg niezmienialnych, nienaruszalnych, wiecznych zasad i to jest właśnie to co jest tutaj dla nas, dla nas tak bardzo widoczne. No i potem ten cudowny werset czy 21, że on jest waszą on waszą chwałą, on waszym bogiem, on dla was uczynił te wielkie rzeczy straszliwe, czyli chlubcie się nim wobec wszystkich, bo wiecie kim on jest i macie Boga takiego, jakiego inne narody, inne ludy absolutnie nie miały i mieć nigdy go nie będą. I dlatego w sensie pogaństwa, nie? Więc naprawdę Szczyćcie się Waszym Bogiem. I tu znowuż byśmy musieli całą część audycji poświęcić, moi drodzy, czemu? No, właśnie, wstydzeniu się Boga na zewnątrz. To, czego rzeczywiście wielu z nas niestety doświadcza, kiedy publicznie na przykład boimy się przeżegnać przechodząc obok Krzyża, albo, a, albo przyklęknąć, kiedy widzimy, że idzie Ksiądz z Najświętszym Sakramentem. Przykładowo, to są pewne zewnętrzne oznaki wiary. Jeżeli Bóg mówi, chlubcie się, szczyćcie się tym Bogiem, gdybyśmy my mieli świadomość głębszą, kim jest ten Bóg dla nas, o to byśmy oddawali Mu cześć naprawdę bezwarunkowo. Bez. My naprawdę gdzieś tam, kiedykolwiek się pojawi zawstydzenie w tym składaniu świadectwa o Bogu, to znaczy, że my tego Boga i nie znamy, i my Go nie kochamy. Bo my się boimy przyznać, bo my się nie chlubimy tym Bogiem. Nie? Dlatego to też taki maleńki, proszę Państwa, rachunek sumienia warto sobie uczynić tutaj. Na ile ja potrafię się chlubić moim Bogiem na zewnątrz, nie tam, żebym łaził od, od, od sklepu do sklepu i tutaj mówił, że ja akurat wierzę w Boga. Nie, ale zdarzy się taka sytuacja, przed którą Bóg mnie postawi i powie, teraz powiedz o mnie, albo zaświadcz, że jesteś człowiekiem wierzącym i zobaczmy, ile razy siebie łapiemy, że nie potrafimy tego zrobić. To znaczy, że rzeczywiście tego Boga mamy bardzo, bardzo, bardzo słabiutko w naszym życiu obecnego. I warto by było, żebyśmy jednak tutaj, proszę Państwa, szli i nie bali się. Nie bali się. Ja to tak nawet radzę, kiedy gdzieś tam przychodzi mi na przykład jakaś młodzież, czy ktoś starszy, mówi, że no gdzieś tam właśnie wobec, wobec tam kolegów i tak dalej, no boją się przeżegnać, przechodząc, czy że wstydzą się wiary i tak dalej. Mówię, mój drogi, zrób inaczej. Kiedy idziesz, przechodzisz koło krzyża na przykład, zamknij oczy i wtedy się przeżegnaj. A ja mówię czemu? Bo nie będziesz wiedział, czy ktoś na ciebie patrzy, czy nie. Ty to zrobiłeś dla Boga. Jeżeli jest Ci trudno to uczynić przy otwartych oczach, zamknij, ale zrób to. Zrób to, żeby inni widzieli, że Ty jesteś wierzący. Dlaczego? Ja to tak sobie myślę, proszę Państwa, trochę w kategoriach wiary. Komu najbardziej zależy na tym, ażebyśmy my tej wiary zewnętrznie nie okazywali. No oczywiście szatanowi, szatanowi i temu tak, całemu złemu tak, światu. Tak, właśnie, to jest to. Czyli wszystkim przeciwnikom, ale zwłaszcza szatanowi. Dlaczego? Dlatego, że im bardziej się wstydzimy wiary, tym mniej Boga w przestrzeni publicznej. A jeżeli jest mniej Boga w przestrzeni publicznej, to znaczy, że inni o nim łatwiej zapomną. I w tym momencie o to szatanowi chodzi, żeby wszyscy o Bogu maksymalnie zapomnieli. Nie? To dlatego tak mówię, że należy bronić naprawdę znaków naszej wiary w przestrzeni publicznej. One nikomu w niczym nie przeszkadzają. Stwierdziliśmy, że najbardziej to rzeczywiście zależy szatanowi na tym, bo im mniej Boga w tej przestrzeni publicznej, tym, tym oczywiście więcej osób o nim zapomni i będą żyły według, według własnego rozkładu życiowego, a nie według tego, co Bóg nam, nam przygotował. Dlatego, proszę Państwa, nie bójcie się. Naprawdę nie bójcie się, to co czynicie. Jest kwestią bardzo, a bardzo ważnego świadectwa wiary. I tak wspominaliśmy o tym, o tych świadectwach naszej wiary w przestrzeni publicznej, jeżeli chodzi o krzyż na przykład. Jestem zwolennikiem, by ten krzyż był dla nas. To nie może tak być, że ktoś, kto powie, że jest niewierzący i go to obraża, to my ściągamy. Nie może mniejszość terroryzować większości. Jeżeli większość wierzących życzy sobie, żeby dany krzyż wisiał, to ewidentnie powinien wisieć. I to nawet w tych instytucjach, które same z siebie są instytucjami neutralnymi światopoglądowo, na przykład szkoła czy szpitale. Nie chodzi o to, żeby one były czy się zamieniały w kościoły, ale też nie może być. Jest różnica pomiędzy tym, co jest neutralne światopoglądowo, a tym, co jest laickie. O i tak, laickość, to to jest wyrzucanie religijności z przestrzeni publicznej, z czym my się nie zgadzamy. I dlatego, jeżeli większość tych, którzy odwiedzają dany budynek, to może być nawet urząd, ale jest za tym, żeby ten krzyż wisiał, to powinien, bo nie może coś być, że jeden powie tak, drugi powie tak. Przyjdzie mi na przykład powiedzmy, ktoś, kto jest niewierzący, powie, że żąda, żeby ściągnąć krzyż. Dobrze, za dwa dni przyjdzie mi muzułmanin i powie, że on jest wierzący i on chce, żeby tutaj był półksiężyc zawieszony. I co? Ja każdemu będę Ustępował, przyjdzie mi potem Żyd, powie, że on chce gwiazdę da Dawida, tutaj mieć zawieszoną, i tak dalej. I ja będę ustępował? Nie. Właśnie większość ma swoje prawo. I dlatego tego prawa absolutnie nie można naruszać. Jeżeli ktoś ma inne poglądy, proszę bardzo, w swoim domu nie musi mieć. Ja mu niczego nie narzucam, w swoim domu i niech on to ma. A natomiast jeżeli w przestrzeni publicznej chodzi o wartość naszej wiary, proszę państwa, bo ta wiara jest odbierana przez innych negatywnie. I to jest zupełnie inna sprawa, ale my jeżeli wiemy, że nasza wiara to jest dobro. To jest przede wszystkim dobro. I większość jest do tego przekonana, to niestety większość rządzi, tak jak we wyborach. Większość wybiera. I wybrany zostaje ten, kogo wybiera większość, a nie mniejszość. No trudno się mówi, nie? Mniejszość po prostu będzie musiała to prze, przecierpieć. No. I dlatego, i dlatego ważne jest, proszę Państwa, to byśmy nie dali tutaj tej, tej naszej wiary wyrzucić, także z przestrzeni publicznej. Mówię, nikt nie każe w urzędzie mszy odprawiać. Nikt nie każe różańców organizować. Nikt nie mówi o tym, żeby tam powiedzmy jakiekolwiek nabożeństwa odprawiać w, w instytucjach, które z natury rzeczy, mówię, są neutralne światopoglądowo. Ale sam fakt, że one gromadzą ludzi wierzących, dlaczegoż to nie ma być, to ja tego nie rozumiem. No ale mniejsza z tym, to są już mówię naprawdę bardzo dalekie sprawy. One tutaj nam, nam troszeczkę uciekły z, no, z tego faktu. Natomiast Bóg życzy sobie, by był obecny również w przestrzeni publicznej. No i w tym momencie to już ostatnie zdanie tutaj, które jest, jest dla nas tak wartościowe właśnie. W liczby 70 osób wstąpili przed Koi właśnie do Egiptu, a teraz Pan Bóg was uczynił was licznymi, licznymi gwiazdami. Jak właśnie wracamy, to od czego rozpoczęliśmy, Abraham że ten Bóg ponownie. jest, tak, jest tym cudownym Bogiem, który działa zawsze dla waszego dobra. I tu tak mówię, gdybyśmy my pamiętali, kim jest nasz Bóg, to byśmy nigdy nie wstydzili się ani krzyża, ani byśmy nigdy nie pozwolili sobie narzucać obcej narracji. Właśnie, że to, że powiedzmy, jak pojedyncze dwie, trzy osoby albo są nie. Wierzące albo są z innych religii, to my już musimy krzyż zwierzać. A nie, nie, nie. Oni mieszkają tutaj w tym kraju, którego tradycja i którego no, korzenie są rzeczywiście takie, jakie są. Tak patrzę na czas, chyba... bo właściwie powinniśmy myślę, że już zrobić przerwę. Dobrze. No żeby nie rozpoczynać nowego wątku już przed przerwą, i za chwilę wrócimy już po przerwie, proszę Państwa, z 11 rozdziałem Wreszcie. księgi tak. powtórzonego 11. prawa. Dobrze. Krąg biblijny. Proszę Państwa, wracamy po przerwie. Teraz jedenasty rozdział księgi Powtórzonego Prawa i przeczytamy sobie długi fragment, bo siedem pierwszych wersetów mm -hmm. tego rozdziału. To jest fragment nazwany Boże Miłosierdzie. Miłujcie przeto Pana, Boga swojego i wiernie przestrzegajcie Jego praw, poleceń i nakazów po wszystkie dni. Wy poznaliście je dzisiaj, a nie dzieci Wasze, które nie znały i nie widziały pouczenia Pana, Boga Waszego, Jego wielkości, Jego mocnej ręki i wyciągniętego ramienia, znaków i dzieł wszystkiego, czego dokonał w Egipcie względem faraona, kró Egipskiego i całej jego ziemi, co uczynił wojsku egipskiemu, jego koniom i jego rydwanom, je kazał zatopić wodą Morza Czerwonego podczas pościgu za wami, wygubił ich pan aż do dnia dzisiejszego, co uczynił wam na pustyni, aż do waszego przyjścia na to miejsce, co uczynił Datanowi i Abiramowi, synom Eliaba potomkom Rubena, gdy ziemia otwarła swoje paszcze i pochłonęła ich spośród Izraela razem z ich rodzinami, ich namiotami i całym ich dobytkiem, wasze bowiem oczy widziały całe to wielkie dzieło pana, które on uczynił. Tak, widzi pan. Mamy teraz taki przekrój przez całą historię, historię Izraela. Tak, tak. Odwołanie do historii znowuż, po raz kolejny, znowuż ten z kolei bardzo silny motyw przypomniany, motyw pamięci. Te wszystkie wydarzenia, które są zarówno pozytywne, jak i negatywne. Dlatego, że Bóg znowuż chce być oglądany takim okiem prawdziwym, czyli okiem rzeczywistym, takim jak On jest. Że to nie jest tylko Bóg, który będzie głaskał swój lud i wyłącznie karał, ale to jest także lud, który może być ukarany przez tego samego Boga, jeżeli postępuje niewłaściwie. A o wszystkim mówi właśnie pamięć. Natomiast zostaje to poprzedzone bardzo wartościowym wersetem, na który ja lubię zwracać uwagę: 11.1. Miłujcie Pana Boga Waszego i wiernie przestrzegajcie Jego praw, poleceń i nakazów po wszystkie dni. Proszę zauważyć, proszę Państwa, miłujcie poprzez co? Poprzez wierność, a więc miłujcie poprzez postępowanie. Dla Boga owym dowodem miłości jest Wasza wierność. Jeżeli Wy chcecie przez jego przykazań, to on wtedy wie, że go miłujecie. Panie Hubercie, niech mi Pan poszuka może ten odpowiednik cudowny u świętego Jana chyba, gdzie Jezus też mówi, że miłość do Niego polega na, chyba na spełnianiu Jego przykazań. Nie wiem, czy to nie będzie no to chyba. To jest 14 rozdział, 15 werset bardzo. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie stować moje przykazania. Właśnie, bardzo dobre. Proste, bardzo konkretne. Tak, i proszę zobaczyć, jak to zupełnie współgra. To jest dokładnie to samo, co 11.1. Miłujcie Pana i przestrzegajcie wiernie Jego praw. Zarówno Jezus, jak i Bóg już w Starym Testamencie, proszę Państwa, nie oczekują od nas miłości uczuciowej. Czyli takie hopsasa tralala, bo ja dzisiaj jestem w jakimś tam upojeniu duchowym i tak dalej, i ja mówię: Ja, Boże, ciebie kocham. Ja to tak zawsze lubię sobie przypominać niektóre pieśni, które my śpiewamy, bo my tak łatwo to wyśpiewujemy: Boże, kocham cię, jesteś pierwszy, jesteś najważniejszy i tak, i tak dalej. Tak sobie czasami myślę: Boże, jak ty cierpisz, kiedy słyszysz, kiedy my śpiewamy pobożnie te pieśni, a wiesz o tym, że nasze życie kompletnie nie idzie w tym, w tym kierunku? Jak my nieraz mechanicznie, Uczestniczymy nawet w naszej liturgii, albo ta pieśń, no bardzo ładna ostatecznie, wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć. Ja już się chyba raz, tak, czy, wracamy wracamy do tej pieśni, że Czy dwa razy się, czasami nie pastwiłem nad tą pieśnią też, ale proszę Państwa, ciągle wam, wam o tym mówię. Zbyt naprawdę machinalnie to robimy. Warto by naprawdę sobie powiedzieć, czy rzeczywiście coś takiego jest. Ja to też tak zawsze ten, takie mam, tak się wzdragam przed trzecią zwrotką y, y, aktów nadziei, y, to znaczy wiary, nadziei i miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Zawsze mówię, Boże, Ty wiesz, że to jest nieprawda, że ja, bo ja Ciebie nie miłuję nad, nad wszystko. I dlatego tak albo to mówię ciszej, albo, albo, albo przestaję zupełnie, bo ja albo, ma się mówię z tą świadomością, Boże, wypowiadam Ci, bo taka jest treść, ale. Nie jestem tutaj i nie czuję się wobec ciebie uczciwy i nie czuję się szczery, ponieważ wiem, że miłość nie polega tylko na deklaracjach, bo akurat te nie mają żadnego znaczenia. To jest to, co właśnie Pan Jezus mówił, o czym mówiliśmy chyba w poprzednim spotkaniu. Nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, bo ja deklaracji nie potrzebuję. Ja potrzebuję uczynków. Nie? I tu, tu macie to samo. Jezus to samo mówi. Jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje, moje przykazania. Potem mamy oczywiście potwierdzenie w liście świętego Jakuba, prawda, w drugim rozdziale, kiedy pada to, to słynne, słynne, słynne zdanie, tak, tak. jak tak. ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. Bez tak? uczynków, tak jest, tak, 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 że wiara bez, bez uczynków jest niestety martwa. A więc widać, że Same emocje Państwa, nam nie wystarczą nie nie, 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 ewidentnie nie. Dlatego też, proszę Państwa, zawsze tam, kiedy właśnie pojawi się, będziecie w liturgii, to miejcie, czy w trakcie liturgii pojawi się ta czy inna pieśń, tak... Spróbujcie ją przeżyć, i odpowiedzcie sobie na pytanie, czy moglibyście się podpisać pod tym, co śpiewacie akurat, bo jeśli nie. To śpiewajcie nieco ciszej. <laughs> nieco ciszej, albo tam mówię, może warto zamilkować. Zresztą, no, gdyby tak każdy podchodził, to ja wiem, żebyśmy musieli co chwilę jakąś pieśń przerywać. One są dane do tego, żeby... znaczy po to, żeby nas zachęcać do tego, oczywiście. I jeżeli śpiewam coś, i na, albo mówię właśnie, do Boże, choć cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, to mówię, Boże, to błagam cię, dodaj mi sił do tego, bo chciałbym, żeby nastał taki dzień, kiedy powiem to Tobie naprawdę szczerze. A więc, że wtedy rzeczywiście będziesz dla mnie pierwszym. Kiedy będę oderwany od wszystkich innych rzeczy i wiem, o. że po prostu prawo będzie dla mnie najważniejsze. Tak, tak. Natomiast, proszę Państwa, macie, mamy tutaj od wersetu drugiego aż do siódmego wspomnienie, tak, czyli fundamentalną historii. rolę tak pamięci, ja to zawsze mówię, pamięci, żebyśmy wiedzieli, jak pamięć bardzo nam pomaga właśnie w tej wierności. Pamięć na, z jednej strony, dobrodziejstwa Boże, czyli wtedy, kiedy autor tu mówi, jak Bóg karał Egipcjan dla ratowania swojego ludu, a więc Bóg, który jest dla ciebie w stanie zrobić wszystko i usunąć wszelkie przeszkody, byle tylko ty pozostał mu wierny i po drugie jednak Bóg, który nie pozwoli z siebie szydzić. Jeżeli więc ty będziesz zły, to znaczy zły, jeżeli będziesz mu nieposłuszny, nie będziesz postępował według jego drogi, no to on ciebie też w stanie jest to również ukarać. A więc zawsze jest to Bóg sprawiedliwy. I to jest bardzo wartościowe. Bóg nie czyni różnicy pomiędzy narodem wybranym a poganami, dlatego że oni są lepsi. Bóg czyni różnicę na fundamencie postępowania i ty masz się różnić od nich, dlatego że postępujesz inaczej, a nie dlatego, że ty się będziesz hełpił, że ty jesteś narodem wybranym, bo ciebie wybrał Bóg. Nie tak. Nie, 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 nie. Jezus też, powiedzieliśmy o tym w siódmym rozdziale właśnie u Mateusza, wybrał sobie parę miast, gdzie nauczał, gdzie mówił i tak dalej. Oni go słuchali, a potem powiedział, a co, a ty, Kafarnaum, myślisz, że do nieba będziesz wyniesiony? Aż do otchłani zejdziesz. Dlaczego? Bo głosiłem w tobie słowo. A żeście się jednak nie nawrócili. Ta mieszkańcy Niniwy będą waszym potępieniem i oni was na sądzie podejmą. Potępią, ponieważ oni się nawrócili, kiedy wołał ich prorok, a przecież tu jest coś więcej niż prorok. Królowa z południa przyjdzie i was potępi, bo ona przyszła słuchać mądrości Salomona, a tu jest coś więcej niż Salomon. Mówi Jezus oczywiście o sobie. I wy mnie nie słuchacie. Nie? To dlatego proszę Państwa, to jest jednak zobowiązujące. Sam fakt, że my ten głos Jezusa słyszymy, czy to z kart Pisma Świętego, czy w modlitwie, czy w jakichkolwiek wydarzeniach, to jest jednak kwestia zobowiązująca. Tu ja bym radził dokonywać, oczywiście od siebie zaczynając, ale dokonywać stałych rachunków sumienia, jak my sobie radzimy z tym, co nam Bóg rzeczywiście pozostawił. I ta pamięć tutaj jest niesamowicie ważna. Kiedy Warto ją... też zauważyć, że właśnie takich wątków pamięciowych w Starym Testamencie jest rzeczywiście bardzo dużo, które przypominają nam te całe dotychczasowe wydarzenia. Ale, że tak, no to tak, nie tak. jest tak. tylko, proszę Państwa, Księga Powtórzonego prawa, jest tego bardzo dużo, chociażby kilka psalmów jest takich. Które A. właściwie po kolei te historie opisują. Ja... Chyba znalazł e, pan Ja coś, znalazłem, tak tylko tak, e, szukałem <laughs> panu już że 105 psalm. to tak. tak. Mógł wierny przymierzu z Abrahamem. Nie będę z Tobą, to jest bardzo długi psalm, który właśnie no, wkłada no. o całej tej historii bardzo szczegółowo, ale jest ich kilka, proszę Państwa. E, I warto zwrócić na to uwagę, że skoro ten wątek się powtarza wielokrotnie, jest po prostu, można powiedzieć tak w cudzysłowie, maglowany przez Pismo Święte, no to znaczy jedno, że to jest naprawdę bardzo ważny wątek. tak? tak. Skoro mówił pan tutaj o 105 akurat, bo ten. 105. I a ja chciałem powiedzieć, niech Pan spojrzy na, na Psalm 106 od razu, który idzie za tym. Przeczytajcie sobie Państwo oba cudowne psalmy. Z jednej strony zobaczycie, jak też ten Bóg historia jest, tutaj oczywiście tak, jest ważna w 106. Tylko wzięta jak? Dlaczego? Niewdzięczność ludu wybranego przez tego psalmu, proszę tak, Państwa. Za, co, za, to, za to dobro, które w 105 psalmie Bóg ukazuje lud, ludowi, co ten Bóg dla tego ludu robi, a tu w Psalmie 106 permanentna niewdzięczność tego ludu. To jest cała. Te oba psalmy. To jest cała historia Izraela, dlatego dobrze, że Pan na to wpadł tutaj i ja bardzo Państwu polecam te oba psalmy, tak odczytajcie być może w kontekście, może nie wiem czy własnego życia, tak, bo jednak czas raz po raz dokonać rachunków sumienia. Czyli to, co robi do, dla nas Bóg każdego dnia, i proszę potem zobaczyć na tym tle, jaka jest nasza postawa, a jest to głównie właśnie postawa niewdzięczności. I dlatego ta pamięć, o której my teraz wspominamy w wersetach od 1 do 7, ona odgrywa tak fundamentalną rolę, bo jeżeli ja pamiętam, że ja tego pana Boga zawodzę, to ja mimo wszystko będę się starał, żeby jednak dokonywać pewnych no, większych wysiłków po to żeby, żeby rzeczywiście tego Boga po raz enty z rzędu nie zasmucać. Najszybciej niestety grzeszymy wtedy, kiedy zapominamy o dobrodziejstwach Bożych, kiedy zapominamy o tym, co Bóg dla nas co dla nas uczynił i w tym momencie niestety ta łatwość grzeszenia ona natychmiast się pojawia naprawdę w życiu bardzo a bardzo wielu z nas nie doceniamy dobroci Bożej. To jest myślę jeden z wielkich smutków Pana Boga w relacji do każdy tego jego ucznia Proszę Państwa, tyle o tym Bożym Miłosierdziu i początku, a teraz dalszy ciąg tego. No jeszcze tak, jeżeli mamy trochę oddziału, czasu, że my, tak, tak, tak. Przeczytamy sobie dobrze. od 8 do 12, dobrze pamiętam, mm -hmm. wersetu. Tak ustaliliśmy jeszcze w trakcie tej przerwy, która była jakiś czas temu. Strzeżcie przeto wszystkich nakazów, które Wam dzisiaj daję, abyście byli dość mocni, by wejść i posiąść Ziemię, do której dziś idziecie, by ją posiąść. Byście długo żyli w Ziemi, którą po przysiągu dać przodkom Waszym i potomstwu ich. Ziemię opływającą w mleko i miód, gdyż Ziemia, którą idziecie posiąść, nie jest podobna do ziemi egipskiej, skąd wyszliście, a w którą posiąwszy nasienie doprowadziliście wodę jak do ogrodu warzywnego przy pomocy nóg. Ziemia, hmm. którą idziecie posiąść, jest krajem gór i dolin pijącym wodę z deszczu niebieskiego. To ziemia, którą stale nawiedza Pan Bóg Wasz, na której spoczywają oczy Pana, Boga Waszego od początku roku aż do końca. Śliczne to jest, śliczne, naprawdę. Śliczne, ładne. aczkolwiek tak. można sobie trochę język płamać na słowie posiąść, które pojawia się co chwilę w tym fragmencie. <laughs> tak, rzeczywiście. Ale proszę Państwa, widzicie, że że w przeciwieństwie do, do wersetów 1 do 7, gdzie y, pierwszorzędną rolę grała pamięć, tutaj macie z kolei zwrot ku przyszłości. Idziecie do tej ziemi, czyli drugi bardzo ważny argument na posłuszeństwo to jest kwestia nadziei na to, że wasze życie się zmieni. I śliczne to jest, tak jak jest napisane w tym wersecie pierwszym, miłujcie i przestrzegajcie, bo Pan już to i to dla was zrobił. Tak, a teraz Tak, teraz Szczęście, właśnie po to mogli posiąść ziemię tak. oczywiście. I tu jest ten zwrot ku przyszłości. Proszę Państwa, ciągle to wam przypominam i sobie zresztą też, że my, że właśnie nic nie ma tak krótkiej pamięci, jak ludzka wdzięczność. I dlatego Bóg chce również przy pomocy obietnicy Yeah. <laughs> Lepszego życia, lepszych warunków, wręcz doskonałych warunków życia na tej Ziemi, chce ich zachęcić do bycia wiernymi Jego woli, czyli tym nakazom, które zadał. Proszę zobaczyć, że oni mają w tym momencie całe, całą paletę tych cudownych propozycji Bożych i z jednej strony znów powinni sobie wpierw uświadomić, skoro Bóg z jednej strony karał dla nas tak potężnie Egipcjan, skoro nie dozwolił nam grzeszyć, bo karał nas, nawet nas teraz, skoro dodaje nam tyle dobra, takie potężne obietnice Ziemi. Bo przecież oni są ciągle na pustyni. Proszę sobie to wyobrazić. Tam są kamienie, tam jest susza, tam jest permanentny brak wody, tam są stałe kłótnie tylko z Mojżeszem, bo nie ma też jedzenia ciągle tylko jest ta biedna manna i tak dalej. Więc takie stwierdzenie o tym, jaka to jest Ziemia, no to wręcz w nich to wykształca przeogromną chęć, taką, takie pragnienie. To już idźmy tam, zdobądźmy te ziemię. By Byśmy mogli rzeczywiście nią żyć. I w tym momencie zauważcie, proszę Państwa, jak na pierwsze miejsce zawsze wychodzi owo posłuszeństwo. Bogu stokrotnie bardziej zależy na tym posłuszeństwie, niż na tych, niż na tych wszystkich darach, bo on ich ma pod dostatkiem i on ich nigdy nie będzie limitował komuś, kto pozostaje mu całkowicie wierny. Tylko tak mało doceniamy właśnie ten, 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 ten cały, cały motyw tej wierności, tę konieczność bycia wiernym Panu Bogu. I skoro my się tym tak przejmujemy słabo, no to i Bóg nie ma podstaw, żeby nam udzielać tych darów, które przecież w naturalny sposób wynikają z wierności. To jest to, nie? To jest zupełnie to. Nie, że Bóg się mści na nas, że nam nie chce dać. Nie. Bóg zawsze chce, tylko mówi, no mogę dać wam ty, Ile, ile jesteście w stanie przyjąć. Skoro Wam tak mało na tym zależy, to też mało otrzymacie. O, proszę zobaczyć, chyba znowu święty Paweł nam się kłania. Mówi, kto skąpo sieje, ten i skąpo zbierać będzie. Nie wiem, który to list, ale proszę Państwa, jest bardzo łatwo to można znaleźć. A więc. Ten, kto sieje rozrzutnie, powiedzmy dalej, to jest, to jest i to w tym wypadku jest to bardzo dobre słowo, ten będzie miał wielki areał zasiany i w tym momencie plony też jego będą ewidentnie większe, nie? Więc proszę Państwa, naprawdę chciejmy, chciejmy, patrzmy na przyszłość, czyli na to wszystko, co nam Bóg przyrzeka i wiedzmy, że jeżeli Bóg nam tego nie daje, to to jest nasza wina tylko, a nie Jego. To jest nasza wina, ponieważ my tak, się, tak jak mocno się angażujemy w tę wierność Panu Bogu, tak się otwieramy na Niego i tak też On nam daje. Bo ciągle wracam, czy lubię wracać do tej, do tej buteleczki, która jest zanurzona w oceanie, która zupełnie może być sucha, bo może być zupełnie zakorkowana. Wystarczy maleńki otworek, to ta woda już będzie tam skapać, ale jeżeli yy, otworzymy zupełnie, to ta woda będzie, będzie lała wręcz do środka i tak działa Boża łaska. Jeżeli jesteś otwarty na Pana Boga, bo wy jesteś mu wierny, czyli serce Twoje jest otwarte, to On Ci będzie o wiele więcej dawał. To jest zupełnie naturalne. Tylko, no właśnie, my to, jeżeli już to mamy tylko pretensje wobec Pana Boga i nic więcej. Natomiast Bóg nam wyraźnie mówi to. I teraz, proszę Państwa, takich, taka sekunda szczególików. Jeżeli, Panie Hubercie, ma Pan czas, czy chciałby mi Pan jeszcze... jeszcze, jeszcze... To właściwie nie, nie pytanie, czy ja mam czas, tylko czy audycja ma czas. Jeszcze mamy kilka minut. Jeszcze, aha, tak, bo nie wiem, czy Pan szukał, bo myślałem, że szukał Pan może tego 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 właśnie, nie, 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 żeby nie, właśnie. Naszym, naszym słuchaczom podać, gdzie to święty Paweł zapisał właśnie o tym sianiu, ale myślę, że Państwo też będziecie sobie mogli to bez trudności Znaleźć, właśnie kto, kto skąpo sieje ten i skąpo zbierać będzie. No właśnie, to jest. To jest... Ta zasada, której, no, którą Bóg niestety musi wobec nas wykorzystywać permanentnie, bo no, my jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. A więc wejść, posiąść ziemię, której, do której dzisiaj idziecie, by rzeczywiście się w niej znaleźć, byście żyli teraz długo, a więc zobaczcie, druga sprawa, niesamowicie cenna nie tylko w ziemi, która będzie dla Was fantastyczna, ale jeszcze ta długość życia, która jest dla Was no, jednym z najważniejszych. E, Pragnień życiowych, by żyć długo, zobaczmy proszę Państwa, ona u nas też jest, tak? Dwie najważniejsze sprawy, bym miał dobrobyt i bym żył długo właściwie długo no na tym... zdrowiu. Najlepiej. Tak, no, no tak. jeszcze tak, o, no ewidentnie. Więc widać, że te, te dwa fundamentalne czynniki, które się pojawiają, one w każdym z nas jest. są i zobaczcie, że Bóg na to do, dokładnie odpowiada. Tak, to są nie? nasze pragnienia, pomimo tego, że mamy przecież alternatywę, mamy to, że będzie kiedyś życie wieczne i lepsze życie, a oni tutaj byli w zupełnie innej sytuacji, bo właściwie jeszcze ta teologia życia po śmierci, jako takiego no, nowego, lepszego życia się ono nie zupełnie, Na razie mamy tylko nie? ten... Szeol tak naprawdę, tak, tak? Tak. więc oni chcą żyć długo na ziemi, no bo nie chcą trafić szybko do tego szeolu. Nie chcą, oczywiście. Natomiast Bóg tutaj jeszcze gwarantuje super warunki. To są prawie hotelowe warunki. No może nie hotelowe, bo tam pracować będzie trzeba. Natomiast to są warunki przede wszystkim bezpieczeństwa i sytości. To są te dwa najważniejsze, te dwie najważniejsze sprawy, z których czerpiemy w ogóle poczucie bezpieczeństwa naszego życia. To jest właśnie to, kiedy jesteśmy syci, nie zagraża nam głód i kiedy nie zagraża nam wojna. Nie? I oni to będą mieli tutaj. A więc ziemia opływająca w mleko i miód, gdyż ziemia jest ta podobna, nie jest podobna do ziemi egipskiej, skąd wyszliście, a którą posiawszy na sienie doprowadzaliście wodę jak do ogrodu. No właśnie, on im pokazuje. Oni mieli sztuczny proces nawadniania, a ta ziemia będzie się żywiła deszczem z nieba. Czyli to są wręcz idealne warunki do życia, jeżeli będziecie wierni. Oczywiście, proszę Państwa, każdy teolog czy egzegeta powie, że takiej ziemi nie ma na Ziemi, na naszej kuli ziemskiej, że takiego obszaru nie ma, ponieważ no, no, no byłby to rzeczywiście ogród rajski. Ale, proszę Państwa, spójrzmy na to okiem wiary. Czy Bóg, czy Bóg ma rękę zbyt krótką, żeby uczynić swoim wiernym wszelkie potrzebne warunki życia, jeżeli oni będą mu wierni? Tak, przecież to już to, cytowaliśmy. Nie wiem, czy w tym czy w poprzednim programie to, to Jezusowe zdanie, szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. Owszem, nie może w takiej obfitości byście się mogli pławić w luksusach, bo po co wam to? Jeżeli wy jesteście mi wierni, to nawet na luksusy nie zwrócicie uwagi, dlatego Bóg będzie wam dawał to, co jest wam koniecznie potrzebne, ale o co w ogóle nie będziecie musieli się martwić. Ale pod warunkiem, że wy będziecie uważali Go za najważniejszy. Czyli będziecie strzegli jego, jego poleceń. I ta ziemia, którą tutaj autor ten obraz roztoczył, no to ziemia, na, na którą oni się oblizywali, oni się mlask, oni wręcz mlaskali i tak dalej. Boże, jakbyśmy chcieli być w tej ziemi? Dobrze, będziecie, tylko za cenę właśnie tego. Jest ten mały warunek. Przestrzegajcie to, z czym ja się do Was zwracam, a ja Wam zapewniam taką ziemię. W końcu Bóg nie zwykł kłamać i nie zwykł, jak my to powiemy, Boże, przesadzasz. Nie. Bóg zawsze wie, co robi, bo on jest w stanie to uczynić. On jest dzisiaj w stanie to uczynić, no ale niech znajdzie kogoś, kto jest jemu doskonale wierny. Dlaczego ludzie, którzy są wierni Bogu, nawet gdy są biedni, gdy są samotni, gdy mają tak bardzo niewiele, oni są zawsze szczęśliwi? Jakie to jest cudowne Tak Gdzieś... jak ta uboga wdowa, prawda, która tak, użyczył Boga. Proszę ten... bardzo. Ostatnie pieniądze, które miała. Tak, na twarzy takich ludzi nie ma po prostu smutku. Ja parę takich osób znam i muszę powiedzieć w duchu zawsze tak mówię, jak ja wam tego zazdroszczę, bo wy jesteście tak napełnieni Bogiem, że wam nic innego już nie potrzeba. I dlatego owa ziemia, czy wy żyjecie w jakiejś małej norce, w małym mieszkanku, czy żyjecie we wielkich pałacach, to nie ma najmniejszego znaczenia, bo dla was liczy się Bóg i szczęście wasze jest, jest oparte o niego, i dlatego wtedy już nic wam innego nie jest jest potrzebne. To nie jest tak, proszę Państwa, że, że tak będziemy, że gdybyśmy tak sobie wyobrazimy na podstawie tego tekstu, że kiedy będziemy, no załóżmy sytuację, że jesteśmy bardzo wierni Panu Bogu i tak jak Hiobowi będzie On błogosławił, że Mu da wszystko, da Mu tam tysiące owiec, ileś tam wielbłądów, sługi i tak i tak dalej. Nie. Bóg nie jest od tego, żeby nam tu życie czynić na ziemi bajkowym. Ale chcę powiedzieć tak. Jeżeli wy mi będziecie wierni, to ja was tak napełnię, czy takimi dobrami was napełnię, że de facto wszystko przestanie mieć dla was znaczenie. I nie mając nic, powiecie, mam wszystko. Mam wszystko, co mi jest dokładnie potrzebne. Chociaż mam może starą, zdezelowaną kanapę, może mam starą franię, którą, którą gdzieś tam piorę. Nie ma. Jestem tak szczęśliwym i jestem tak napełniony, że to jest moja ziemia obiecana. I ktoś nawet w tym najbardziej skromniutkim mieszkanku, w którym może mieszkać, w którym może przebywać, powie, mam wszystko. To jest moja ziemia obiecana. Ach, moi drodzy, Bóg jest cudowny, tylko ach, jaka szkoda, że my tego naprawdę nie, nie, nie widzimy tego, nie dostrzegamy. Ja też, kiedy mówię te słowa, nie myślcie państwo, że ja jestem akurat bliżej, bliżej, bliżej Pana Boga, ale czasami ta tęsknota się naprawdę tak cudownie budzi, że mówię, Boże, gdybym ja wiedział, jak Ciebie kochać, to znaczy, wiedział, no, wiem, jak, jak powinienem, tylko gdybym chciał więcej wysiłku dołożyć, to już Ty byś mi tak zapełnił całe moje życie, żebym mógł mieć Zwykły namiot, tylko i kawałek materaca, i byłbym bardzo, a bardzo szczęśliwy. Proszę Państwa, za tydzień jest... rozpoczniemy od trzynastego wersetu tego jedenastego rozdziału księgi Powtórzonego Prawa. Tymczasem do dzisiejszego już spotkania. Dziękuję Państwu. Ksiądz Janusz Nawrot i Hubert Wilkinson. Cześć, Boże Państwu. Do usłyszenia do Browns. Krąg biblijny.